Siema, siema, z tej strony oczywiście Kazumi. Mam jeszcze trochę chore gardło, więc mówię jak mówię. Ale wracając, witam was w odcinku z kolejnego bloga SSO. Także zapraszam do oglądania. Kochani, wbijajcie na mojego Instagrama, ponieważ jest tam mnóstwo fajnych fotek. Wszystkie linki do moich mediów oraz Discorda znajdziecie oczywiście w opisie. Przechodząc do blogu, tak w skrócie wam oczywiście wszystko tutaj opowiem i będą wam się wyświetlały po prostu screeny i będziecie mogli sobie również tutaj przeczytać po polsku, bo mam tutaj to w języku polskim. Pierwszy temat jest po prostu o festiwalu halloweenowym. Tak jak wiecie, portale były zamknięte, więc trzeba było zebrać okruchy duszy, żeby otworzyć każdy portal. Było to też dość czasochłonne, ale w twierdzy, jak i na przykład w wyścigu stracha na wróble, były porzucane okruchy duszy, co mogło troszeczkę ułatwić sprawę. No i oczywiście tornada, które pojawiały się co pełną godzinę tylko na 20 minut i można było przy nich zdobyć aż 3 okruchy duszy. Jeszcze tak ogólnie z nowości, to był właśnie kocioł, w którym mogliśmy zdobyć dużo rzeczy, a także kabaczka zarazy. Mi się akurat udało, i to jeszcze na live'ie, także jest to udokumentowane. Ogólnie przedmioty, które trzeba było wrzucić do kotła, były gdzieś porozrzucane po twierdzy. Na przykład jakieś roślinki, pajęcze jajeczka, albo na przykład maść ducha. Dzięki temu właśnie mogliśmy sobie wyważyć różne mikstury i dostawać te nagrody. Kolejną nowością była wyspa z takim cmentarzykiem i kocami, gdzie mogliśmy spędzić czas ze znajomymi. Ogólnie jeśli chodzi o zadania fabularne, to nie były one związane tylko z Thompsonem, ale również o historii Jorviku, historia Johna Jarla druidów, Gunnara Trimsona, jego potężnej klaczy, no i oczywiście o tym wielkim młocie. Mi szczerze bardzo podobała się ta fabuła, była dość ciekawa i właśnie okazywała takie te stare czasy, jakaś taka wioska stara i ten Avalon V2, wiecie o co chodzi. Także było dość ciekawie. No a teraz drugą rzeczą jest bezpieczeństwo graczy. Wiadomo, że na czacie nie można udostępniać zdjęć lub filmików, ale panują pewne zasady, które musimy przestrzegać. Jeśli je złamiemy, możemy zostać wykluczeni z gry, czyli po prostu dostać bana. Tutaj pomocne są roboty, czyli na przykład system, który wykrywa niechciane wyrazy, chociaż myślę, że to jest lekka przesada, ponieważ za bardzo to monitorują i na przykład nie można napisać zwykłego wyrazu, albo na przykład kocham cię. Normalne wyrazy, nie wiem dlaczego jest to blokowane. Oczywiście są później podejmowane różne działania, aby te roboty po prostu były mądrzejsze i bardziej inteligentniejsze. W opisie wam umieszczę również linka. Jeśli w niego wejdziecie, przekieruję was na stronę, gdzie możecie kogoś po prostu zgłosić. Pamiętajcie, że nie zawsze wszystko jest publiczne, a zespół do spraw mediów społecznościowych nie ma dostępu do informacji o koncie gracza, jeśli chodzi o badania zgłoszenia. Jednak oczywiście próbują podjąć dobre decyzje i ogólnie pracować nad ulepszeniem procesorów. Ogólnie jeśli chodzi o młodszych graczy, to Star Stable przestrzega surowych wymagań określonych przez organizacje w ochronę danych osobowych dzieci gromadzonych online i również polityki ochrony prywatności. Zgodnie z ustawą Children's Online Privacy Protection Act. Ogólnie SSO również pracuje nad funkcją zgłaszania w grze, czyli właśnie, że nie musimy im wysyłać tych zgłoszeń, tylko po prostu w grze możemy automatycznie to zrobić. Pamiętajcie, że nękanie nie jest czymś fajnym, tym bardziej też na przykład dawać przykład tym młodszym, mogą to po prostu później wykorzystać, albo to po prostu brać za autorytet. Jak dla mnie powinni tutaj jeszcze umieścić anty-cheata, bo jednak bardzo dużo osób w tym czasie używa właśnie różnych programów. Myślę, że to nie jest do końca okej, bo naprawdę to społeczeństwo po prostu aż... No sami wiecie co, bo naprawdę gdzie się nie spojrzy, po prostu są osoby, które używają programów tak naprawdę. Jest to dość mała skala, jeśli chodzi o całe społeczeństwo, ale po prostu coraz więcej ich jest, dlatego też mówię, że dość często można kogoś takiego spotkać. No i ostatni taki dość ważny temat, czyli właśnie aktualizacja postaci gracza. Jak wiecie, w październiku skończyły się testy beta. Oczywiście nasza cała społeczność podzieliła się wieloma opiniami, na przykład za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jakie teraz kroki podejmie zespół SSO? Wciąż pracują nad tym, aby naprawić wszystkie ubrania, aby się nie przecinały i były dopasowane do kształtu ciała oraz wszelakie błędy wizualne. Opracowują również system synchronizacji koni i animacji postaci. I dopiero po tym kroku będą mogli zaimplementować wszelkie nowe animacje postaci. Bo tak jak wiecie, na testach beta
nowa postać korzystała z animacji tej naszej starej jeszcze postaci. No i oczywiście, gdy już SSO będzie w trakcie dalszych kroków, to będzie kolejny wpis na blogu na pewno i po prostu się z tym z nami podzielą. Także oczekujemy, a wy dajcie znać, jakie macie o tym zdanie w komentarzu. Z mojej strony to jest na tyle. Mam nadzieję, że materiał jak najbardziej wam się podobał i dowiedzieliście się ciekawych rzeczy. Starałam się jak najbardziej krótko i na temat tutaj powiedzieć, bo było troszkę do czytania. Dlatego też staram się najbardziej szczegółowo i w skrócie powiedzieć ogólnie, o co chodziło. A wy nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, suba, jeśli jeszcze mnie nie subujecie, i odzoneczko, żeby być właśnie na bieżąco ze wszystkimi takimi fajnymi oraz ciekawymi materiałami. Także ja już z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.